Na początku zawsze nieoficjalnie takie rzeczy jak regulamin. Mamy tak, mamy 7 grup. Jedna grupa czteroosobowa i chodźcie, jedna osoba, grupa czteroosobowa, resztę trzyosobowe. I tak formalnie w grupie trzyosobowej gramy, gramy długiego seta do 9. Natomiast w grupie czteroosobowej, tam jest 2 razy więcej meczy, gramy seta do 6. Po jednej osobie awans dalej. Po jednej, chyba żeby to nam szybko poszło, to ewentualnie w trakcie zdecyduje. Pamiętamy, że to jest taki przyjacielski, luźny turniej. I zawsze jest tak, że wszystko jest pod zawodników, a nigdy pod, no nie wiem, na przykład pod kogo, pod organizatora, tak jak to pamiętam, stare czasy. Czy pod zawodników organizatora, prawda? Nawet w kategoriach dla 10, to tak nie gdzieś tam pachnie. Co jeszcze? Debel oczywiście losowany. Jedna nowość to jest to, że będzie lista. Trzeba się do tego zapisać. Zobaczyłem, że wcześniej było z urzędu i było tak, że ludzie opuszczali halę i partner, i zawodnik, który miał z kimś tam grać, nagle nie miał partnera i stało jak to mówi, nagi król, tak? Czyli do Debla teraz zapisujemy i ostatnio było tak, że były dwie osoby się, a jedna osoba się 2 razy zapisała. Także zwróćcie uwagę, że jeśli sami zapisujecie, to już nie mówcie komuś, żeby was zapisał, albo odwrotnie, dobrze? Bo wtedy znowu będą jaja, okej? Okay? Poza tym jeszcze tak, no fair play, rozstrzygajcie tematy przy siatce raczej, aniżeli z głębi kortu, nie krzyczeć na siebie, tak jak to tam ostatnio miało miejsce, no i to tyle, nieoficjalnie. Pilnujcie porządku, żeby śmieci nie leżały i tak dalej. Okej, a teraz oficjalnie. Jest oficjalnie. Serdecznie witam na 80. Rozenhoffdarek Cup. 80 turniejów w ciągu ilu lat? 7, 8, 9, 10, 11, 12. W ciągu 7 lat. Niezła cyfra 80. Chciałbym dożyć w ogóle 80 tak a propos. Serdecznie witam debiutantów, czyli ludzi, którzy po raz pierwszy są. I to są tak. Aha, słuchajcie, w związku z tym, że debiutant dostaje taką pamiątkę, tutaj jest dokładnie, który to jest turniej, jaki to jest turniej, data. Z tyłu są wszyscy mistrzowie wymienieni, tak tutaj na tym pucharze. I to jest bardzo fajna pamiątka, z tym, że nie przewidziałam niestety, że może być debiutant, który ma poniżej 18 lat. Także bardzo proszę nie otwierać go, Oskar i Filip, tylko jak skończycie 18 lat, prawda? Debiutanci, a za Dischbier, weź się, co jest, choć chyba nie jest. Mateusz Krzyżowski, Jelenia Góra. To jest on. A ja poszedłem Oskara, ty. Sorry, ty, a to ty masz 18. Ale nie, on też nie ma. Nie ma, ty ma. Ale zwróci starszemu. Proszę bardzo. Zostań z nami, zostań z nami. Norbert Witas. Norbert, tak, idzie. No Boże, Norbert Witas. Filip Witas. Powiem wam tylko, że Filip to był stały kierownik, jak ty z turnieju po prostu rośniesz normalnie, masakra. Okej, okay, zostawisz? Dziś efnę, nie? I otwierasz. I Oskar Różycki, patrzę na Oskara, a myślałem, Oskar, pamiątka, postaw sobie, nie wiem, na telewizor, będziesz na półkę. I otwierasz. Okej? Okay? Fajnie, że jesteście. Krótko teraz tylko. Oskar, skąd się dowiedziałeś o turnieju? Kto cię zmobilizował, żeby wystartować? Od mojej koleżanki. Tak. Poczekaj, zgadnę. Natalka Mikołaj. Dobry jestem, nie? Okej, okay, Filip, a ty to jesteś... No co, ale o co ci? Zawsze Filipa namawiałem, żeby zagrał, on nigdy nie chciał.
Dlaczego dzisiaj? Bo 80. Chciałem spróbować siły swoje. Okej, okay. I... Pomóż mi, Mateusz? Mateusz, żebym to wiedział, bo nie zwolni tutaj ci uczestnicy. Czyli co, Natalka i Paweł? Tak. Czy Paweł Skoczek, jednokrotny mistrz, międzynarodowego turnieju rozechodarem, tak, jest twoim trenerem? No nie, niekoniecznie. Nie jest twoim trenerem? Paweł nie jest, nie? Natalki tata. A co? A, okej. Aha, okej. Okay. Dobrze. No to witam was. Okej, okay. I witam oczywiście czempionów. Zweimal Liga Sieger, Dirk Duchacz, Champion. Zeig dich einfach, wie du aussiehst. Dirk Duchacz, Gellings. Jednokrotny einmaliger Sieger. Roman Nisa, Uwe Krzowski. Jednokrotny mistrz, triumfator, Paweł Skoczek, Jelenia Góra. Pokaż się. Ktoś nie pomnał. I moja skromna osoba. O, jest tam problem. Okej, słuchajcie, a zanim przejdziemy do czytania grup, to jedziemy Lucky Man. Teraz może tak, muszę jakąś... A, no oczywiście. Zapomniałem, po pierwsze, chcę serdecznie podziękować ostatnio za pomoc w 79. turnieju, który był taki chaotyczny, ponieważ było bardzo dużo ludzi. Michał Bączek z Polsławca bardzo mi pomógł. To jest nowy kierownik. The neue Leiter von Turnier, Michał Bączek. The Nachfolger von Feeling. No, pomożesz mi, tak? Pomożesz mi? Okej. Okay. Jeszcze raz ci dziękuję, że mi ostatnio pomogłeś. Dobra. Czyli teraz losujemy. Michał, powiedz, co losujemy.